witamy pana prezydenta. Pan prezydent spocznie? Tak, wiercą strasznie dzisiaj. Coś tam się buduje. Nawet nie wiem. Ale przejdźmy do rzeczy. Panie prezydencie, źle pan wtedy powiedział w tym TVN-ie. Niezgodnie z duchem czasu. Redaktor Jacoń był czujny, ale i on się nie popisał, bo nie potrafił panu wyjaśnić, jakich błędów pan narobił. Więc ja, w czynie społecznym, wytłumaczę kroczek po kroczku. Jeżeli nie chce pan być dziadersem, konserwą, reakcjonistą, no to proszę słuchać i notować. Pan może jeszcze pamięta hasło jednostka zerem, jednostka bzdurą. Pamięta pan. Tak, tak, ja wiem, że wtedy to było słuszne. Ale dzisiaj jest na odwrót. Jednostka jest wszystkim. Tak, wiem, że trudno się przestawić, ale ja już panu wytłumaczę. Nie żyjemy już w czasach, w których można oceniać czyjeś decyzje. Każdy ma prawo dążyć do szczęścia na swój sposób i nikomu nic do tego. Nie wie pan przecież, co uszczęśliwia danego człowieka. Tylko ten człowiek to wie. I pana córka wie, że będzie się realizować w niemacierzyństwie. Więc jak pan chce... Co? Jakie pana szczęście? Nie, nie. Po mieszczańsku myślicie, panie prezydencie. Dzisiaj to pan jest klasą wyzyskującą. Ma pan więc nadmiar szczęścia. No i trzeba się trochę podzielić. No jest pan. No a kto ma więcej władzy strukturalnej? No... strukturalnej. Naprawdę pan nic o tym nie słyszał? Ech, widzę, że to będzie trudniejsze niż myślałem. Zacznijmy od początku. Kiedyś była władza ekonomiczna. Ten, co miał dużo, wyzyskiwał tego, co miał mało, więc trzeba było wyrównać. Pamięta pan punkty za pochodzenie? No i jakie były poszczególne szczeble? Tak, tak. Tak? Bardzo ładnie. I właśnie pan dzisiaj jesteś inicjatywa prywatna. No, jesteś pan. No już tłumaczę. Czy znajome jest panu pojęcie hierarchii władzy strukturalnej? Nie. Otóż, tak jak arystokrata w jaśnie pańskiej Polsce, dzisiaj najwięcej przywilejów ma biały facet w garniturze. Taki jak pan. Przywilejów, proszę pana... Przywileje są niewidzialne dla osoby, która je posiada. Widzą je inne osoby i jeżeli na przykład kobieta panu mówi, że posiada pan przywilej, to musi pan to przyjąć do wiadomości i nie dyskutować, bo dostrzeżenie tego przywileju jest poza pańskimi możliwościami. No a jak pan będzie dyskutował, to będzie pan dziadersem. Ale nie odchodźmy od tematu. Władza strukturalna. Na białych kobietach hierarchia się nie kończy. Pytanie na myślenie. Kto ma jeszcze mniej władzy strukturalnej od dorosłej białej kobiety? Tak jest. Czarne dziecko. Szybko pan łapie. A jeszcze mniej? No, prawie dobrze. Czarne transpłciowe dziecko się mówi. Tam jest jeszcze 100 szczebli pomiędzy, ale w domu się pan douczy. Ważne, że złapał pan zasadę. No i teraz przechodzimy do sedna. Pan nie może krytykować tych ze szczebli niżej, a oni pana mogą. No jak to niesprawiedliwe? No proszę pana, takich ofiar wymaga rewolucja. Idziemy dalej. Jako facet w garniturze, czyli ten najwyżej w hierarchii, za każdym razem musi pan podkreślać, że ma pan przywileje i się ich wyrzekać. Nie proszę pana, nie upokarzające, tylko zgodne z duchem czasu. Ja wiem, że z początku to może być męczące, ale wejdzie panu w krew. No, tę kwestię mamy odfajkowaną. Teraz proszę sobie zapamiętać, albo najlepiej zapisać w notatniku. Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które słuchało swoich rodziców i pierwszym pokoleniem, które słucha swoich dzieci. Nie, ciągle po mieszczańsku pan rozumuje. Nie słucha w sensie wysłuchuje. Słucha w sensie słucha się swoich dzieci. Tak jest. Córka panu tłumaczy świat, pan przyjmuje bez zastrzeżeń. Tak jak redaktor Jacoń powiedział.
proszę pana, nie ma pan lepszego doświadczenia życiowego. Pan ma męskie doświadczenie życiowe. Zniekształcone. Jak to duma panu nie pozwala słuchać się córki? Oj, panie prezydencie, teraz to pan pojechał. Umówmy się tak, nie powiem publicznie tego, co tu padło. Wytłumaczę panu jak komu dobremu. Męska duma, proszę pana, to jest przejaw toksycznej męskości. Toksyczna męskość spowodowała wyzysk, wojny, przemoc. Czy pan zdaje sobie sprawę, że właśnie od dumy się zaczyna, a kończy się na gwałcie? Czy pan zdaje sobie sprawę, że ostatnio w Nowym Jorku mężczyzna zgwałcił kobietę, następnie pociął ją na kawałki, ugotował zwłoki w garnku i zjadł? I nadal się panu dumy zachciewa? No. Ale panie prezydencie, jakie przedłużyć ród Kwaśniewskich? No to mają państwo lulę. Lula panu nie odpowiada? Nie, 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 proszę pana. Są zwierzęta ludzkie i zwierzęta nieludzkie. Gatunek nic nie ma tutaj do rzeczy. Czy naprawdę nie słyszał pan o macierzyństwie międzygatunkowym? Pana córka spełnia się macierzyńsko z lulą. No to o co chodzi? Ród jest przedłużony. No niedosyt! No proszę pana, wracamy do początku. Córka panu tłumaczyła, że lula jest dla niej jak dziecko. A pan jest kto? Inicjatywa prywatna. Co ma pan robić? O, o! Słuchać się i nie dyskutować. Bardzo dobrze. Może coś z pana jeszcze będzie. Proszę w domu sobie powtórzyć materiał. No, no panie prezydencie, proszę nie płakać. Ja to w panu widzę szalony potencjał. Naprawdę? No już, już, już. Wszystko będzie dobrze. Lula to fantastyczny psiak. Musi pan sobie dać trochę czasu, więcej wyrozumiałości dla siebie. Trochę pan popracuje nad sobą i po dziaderstwie śladu nie zostanie. No to co? Wybieramy przyszłość? No. No to do zobaczenia w kolejny czwartek. No straszny dziader z pani Aniu. Ja myślę, że on tak przytakuje, ale w środku myśli swoje. Reakcjonista. No niewdzięczna robota, ale co począć? Wpuści pani tego Dałszewicza. Serdecznie dziękuję najhojniejszym patronom mojego przedsięwzięcia. W gronie radykalnych dobroczyńców pragnę wymienić Westę Kłus, Marynię Marynią oraz Tajemniczą Wspierającą. Dziękuję również innym patronom uwiecznionym na otwierającej audycji tablicy donatorów oraz zachęcam do odwiedzenia strony radykalnego pasywisty na serwisie Patronite i zapoznania się z nagrodami, jakie przyszykowałem dla osób udzielających pomocy kanałowi. Link znajdą państwo w opisie filmu.